tam widzowie u góry siedzi? Ale dostał seryjkę ładną. Aż czuć normalnie ołów w powietrzu. A tylko pytanie, czy był sam, czy nie. Pamiętajcie, widzowie, w takiej sytuacji strzelamy po nogach. Strzelamy po nogach. Czemu? Bo 80, powiedzmy, procent graczy nie używa painkillerów albo tam środków przeciwbólowych od razu na początku meczu albo w trakcie biegania normalnego. Wiadomo, niektórzy tam używają, tak? Oczywiście są ci prosy tam z Twitcha, z YouTube'a albo te inne sprawy, które cały czas łykają jakieś tam tablety. Ale większość graczy jednak tego nie używa. Ja mu strzelałem po nogach i dzięki temu kolesia spowolniłem. Koleś nie mógł się praktycznie ruszać na tych schodach. Dostał po nogach tutaj. No i dlatego łatwiutko go sobie wykończyłem, nie? Także pamiętajcie, że strzelamy po nogach. Strzelamy po nogach. I kończymy sobie takiego gajatka szybciej. Bo jakbyśmy strzelali, powiedzmy, po kamizelce, po ciele, to jest szansa taka, że on dostanie parę hitków i nam będzie uciekał w dół, nie? Jest taka szansa. A z racji tego, że strzelałem po nogach, i akurat jak trafimy na kolesia, który nie używa painkillerów, no to sytuacja będzie taka sama. Znaczy, sytuacja będzie taka właśnie jak przed chwilą, czyli koleś nie może się za bardzo ruszać, bo nie ma nóg, nie? Tu mamy gracza. Masz czas na granie? Dokładnie, Maciej. Pytanie, czy tutaj... Czy ten gracz, który tam tutaj strzelał u góry, rozwalał te lampy, czy to jest właśnie ten jeden, czy oni są we dwójkę, czy może są w trójkę, nie wiadomo. Tam chyba granat widzę wybuch. Okej. To pewnie był ten granat, który tutaj rzucił przed chwilą ten koleś. Wiecie co? Wezmę sobie painkillera. Bo teraz jest sytuacja taka, że tutaj może być jeszcze jeden albo dwóch na przykład, nie? Ten painkiller może trochę mi pomóc teraz. Ale pierlutowanie! Dobra, nie. Zajmijmy się najpierw tym graczem. Potem lutowanko. On plecaka nie miał na sobie, więc on plecak gdzieś wywalił po drodze. No i pewnie nie bez powodu tutaj te granaty rzucał, tak? Ewentualnie on sprawdza po prostu otoczenie granatem. Też tak ludzie robią, że sprawdzają sobie otoczenie granacikiem. Ale to wygląda na to, jakby nikogo tutaj nie było jednak. Chociaż jak to mówić, stare przysłowie, zawsze jest jeszcze jeden. Okej, żyje.
Rala. La 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 la. Piąty poziom pancerza, widzę, koleś miał, okej. Okay. 60. Zabił tutaj kolesia, widzę, z jedynki. To może dlatego te gran... A nie, no to trup by był tutaj, nie? Plecaka raczej nie znajdziemy, bo plecak raczej tutaj trudno będzie znaleźć. W tej ciemnicy. A nie chcę chyba marnować czasu na szukanie plecaka. Wywalę w ogóle... Wywalę swój noktowizor. W sumie tak naprawdę możemy iść dalej, bo... Bo tam nikogo raczej nie będzie, mi się wydaje. A swój noktowizor wywalę, żeby on mi wrócił. Walimy go tutaj, bo raczej w nocy wątpię, żeby ktoś sprawdzał krzaki tutaj w tej okolicy, nie? Takiego bambola się tu nie spodziewałem, nie? Ojoj. Był koleś na 10 poziomie. Bez noktowizji w ogóle. Ojoj. No psykło mi trochę, no psykło mi trochę. Wcale nie. Welcome to the Tarkov, my friend. A to mogę, a zobaczymy inteligencję, bo może akurat będzie. Jak koleś na 10 poziomie, to może akurat nie wiedział tutaj o inteligencji. Może otwarta jest niby, ale bez noktowizji może czegoś nie widział. O, dobra, nie ważne. Jednak widział. Nie dzieje na twierdzy ponownie. Ta sama akcja, od tej strony, od tej samej strony podchodzę, te same granaty. Co, idziemy zobaczyć to samo, nie? Czyli tutaj powinien zaraz koleś wyskoczyć, ja go powinienem zabić. Tam jest koleś. Na dole koleś jest. Tam jest dwóch. Tak, tam jest dwóch. Ale mają przekichane. Ui, granata! Bum! Chyba jeden tylko został, mi się wydaje, widzowie. Chyba jeden został. Czy on żyje? Jest szansa, że on to niestety przeżył, widzowie. Jest szansa i to taka duża. Jest, żyje w tym rogu tutaj.
się kolej schował. Złoty ten? VSS-ka złota? Dawaj mi tą złotą VSS-kę. Tu mamy co? Tu mam, widzę, ten sam hełmofon, co ja mam. Coś tu idzie. Albo to bot biegający. Nie wierzę w to chyba. Wydaje mi się, że bardziej to jest graczek kolejny niż bocik, tak przynajmniej mi się wydaje. O kurde. Ogóle nic nie słyszę, lubię takie sytuacje dźwiękowej. Dobra, widziałem go, był na końcu. Cześć, Szymon Kowalski, witam. Jest chyba mocno poobijany, mi się wydaje. Musi być mocno poobijany. Kurde, teraz nie wiem, gdzie on poleciał, widzowie. Dobra, tu jest. No ale to trzeba teraz ładnie teraz trzeba troszeczkę przeładować tą amunicję, bo trochę się wystrzelałem jednak. Trochę się wystrzelałem. Kolejny fajne termo, znaczy nokto. Dobra, czekajcie, inaczej, wrócimy może po tamtą. Wrócimy przede wszystkim po mój piękny plecaczek.
No, najważniejsze chyba pytanie w tej całej sytuacji byłoby takie, jak on się tam pojawił? To wydaje mi się chyba najważniejsze pytanie tej całej sytuacji. Bo kompletnie nic nie było słychać, że on się u góry tam znajduje. A ja tam byłem przecież. Ja tam chodziłem po górze. Tam nikogo nie było. No tak. Typowy Tarkov. Fajna akcja, ale brak dźwięku trochę mnie zaskoczył. Tu biega. Tu biega i skacze. Oho. Jakiś prolekoksik, nie? Nie, jednak nie. Bo usłyszałem ładowanie strzykawki, wyrzucenie plecaka i mówię, oho! Jakiś proelokoksi, który się oglądał tego Landmarka, czy tamtego Pestiliego, jak tam plecaki wrzucają po kątach, jakieś strzykawy od razu biegną, biorą, bo od razu się trzeba strzelać, tu jakieś skoki, tu na pewniaka idą normalnie, tu jakieś salto, jakieś tam frumflipy, tam te inne tam flipy i te inne tam rzeczy, nie? Ale widać, że kończył jak każdy kozak, nie? A już tak w głowie myślałem, oho, o to zaraz mnie dojedzie jakiś typek, nie? Ale nie wiem, czy on w ogóle mnie słyszał, czy nie. Tak szedł na dół, tak w sumie jakby nie wiedział o mnie, ale nie wiem po co plecak wyrzucił, po co strzykawkę wziął. I tak jakoś wyszedł, jakby nawet nie sprawdzając tej prawej strony, nie? Tak dziwne, koleś. Z filmu Landmarka wynikało, że poprawili dźwięk na dormach. Znaczy, no, ja wszystko słyszałem, tak? Wszystko dla mnie było słyszane, że koleś jest nade mną, że koleś bierze strzykawkę, że koleś idzie po schodach. No, było to wszystko dla mnie słyszane, nie? Dość ładne luty. Andrzejku, kochaniutki, jakie ty tu luty dla mnie masz? No, proszę cię bardzo, teraz tak, czekajcie, jakbyśmy to zrobili? Jak to zrobić, żeby zarobić, a się nie narobić? Tak się nie robimy i zarobimy, okej. To, dobra. Idę do domu, mam 60 kilo na postaci prawie, idę do domu. Co to była za głowa, ty? Jak ja dostałem tą głowę w ogóle? Andrzej! Co to za głowa? Czy ja przez ścianę dostałem głowę? Czy mi się wydawało? Czy takie desynchro było między nami? Ciężko mi powiedzieć w ogóle, gdzie dostałem tą głowę, ale wyglądało tak jakby za ścianą, nie? To jest, widzowie, moment, w którym zginąłem właśnie teraz, nie? To jest ten moment. Nagle ginę. Nie. W ogóle ta pompa jest tak fajna, zmodyfikowana przez widza. Ezo, dziękuję ci bardzo za taką piękną pompę. A to jest moment, kiedy zginąłem. Dokładnie ten moment. Tak. I to 9 mm, nie? Wydaje mi się, że... Nie wiem, może głowę tu mi było jakoś widać. Powątpię, że przez kartą 9 minut przeleciało. Ale no nieźle, nie? Wydaje mi się, że może było lekkie desynchro, nie? Tak, wydaje mi się, że lekkie desynchro mogło być. Takie maciupeńki. A
Halo, Bambiko? Halo, Bambiko? Can you tutaj nie chodzić na samym nożu? You looting, yeah? Potrzebuję pieniądz. To potrzebujesz? Pieniądz potrzebuję. O panie. Dukaty. A to to się na nożu nie biega, bo to się szybko ginie. No wiem, szybka taktyka, wiesz. To to ciężka taktyka, powiem ci. No wiem, jestem kuro prawie na minusie. Czy nie skupi się? Ej, to kiepsko trochę, no. Chujowo. O, dokładnie. Ciężko tak, bo to się boty będą jechać nawet. No da. Dobra, no to co, no to. Idę chyba, nie? No jak chcesz, to możesz ze mnie ten nożyk podnieść, bo się wywalam. Czekaj. Ale weźmy do ulicy, nie? Kurde, w sumie, jak tak mogłem pomyśleć, to mogłem teraz zabić tego klesza i go sobie, żeby się ubrał. A tak... Bandy. Przecież się okaże, to jest mój widz, zaraz przyjdzie na kanał. Halo! Co ja byłem na nożu? Mnie te zabiłeś. A tak będzie. Ja nie spodziewałem się w ogóle Polaka na nożu. No cóż. Jak to się mówi, każdego szkoda, każdego.